Witam serdecznie. Wygląda mi na to, że w poniedziałek o świcie w Biedronkach pojawią się tłumy nastolatków. W sprzedaży będą bowiem ponownie lody ekipy, które stały się niewątpliwie handlowym fenomenem. Nie wiem, jak Państwo się nastawiacie, ale ja przyznam się szczerze, że nie miałem okazji ich spróbować, ale też nie miałem okazji ich do tej pory kupić. Jakoś tak nie mam w zwyczaju wstawać o świcie, aby biec do sklepu. Całkowicie jednak rozumiem fanów ekipy, dla których taki artefakt jest zapewne cenny. Tak naprawdę to nawet za bardzo nie wiem, jakie one mają smaki. Jeżeli ktoś z Państwa wie, to proszę o komentarz. No i informacje, czy są smaczne. Jeżeli jednak nie uda mi się kupić lodów ekipy, to kupię sobie inne, których akurat w najbliższym tygodniu w Biedronce będzie sporo w promocji. W najbliższych dniach swoją drogą warto przyjrzeć się bliżej promocjom, bowiem przypominam, że zbliża się długi weekend. Wypada więc mieć stosowne zaopatrzenie, czy to lodów, czy to mięs na grilla, czy chociażby napoi. No i przekąsek. Pozwolę sobie też zwrócić Państwa uwagę na ekologiczne sztućce i naczynia na grilla. Myślę, że mniejsze zużycie plastiku z okazji długiego weekendu wszystkim nam wyjdzie na zdrowie. A dzięki wykorzystaniu naczyń jednorazowych zaoszczędzimy jednocześnie sobie roboty przy myciu tradycyjnych naczyń. Nie wiem jak Państwa, ale mnie taka opcja przekonuje. Zresztą muszę przyznać, że z tej oferty Biedronki przekonuje mnie znacznie więcej, więc pozostawię ją Państwu pod rozwagę, bo zapewne niejedna z osób oglądających ten film robi już sobie w głowie listę zakupów na najbliższy tydzień. Polecam jednak ją sobie zapisać, aby nic na pewno nie umknęło, bo byłoby szkoda. Życzę więc udanych zakupów i miłego dnia, a także tradycyjnie do usłyszenia.